Bo ja byłem niewierzący przez, nie wiem, 7 lat. Tak się uważałem za niewierzącego. Robiłem graffiti na kościołach. Jak jeszcze mieszkałem z rodzicami i przychodził ksiądz na kolędę, to mama mówiła, Wojtuś, przychodzi ksiądz na kolędę, to proszę cię, nie odzywaj się. Ja wie spróbuję. Ale jak tylko ksiądz zapytał, proste pytanie, życzliwe, co u ciebie słychać? <grytanie> to dla mnie to była okazja, żeby już warczeć na niego. Nie lubiłem księży. Gram w kapeli pankowej, pisałem teksty, które były przeciwko religii. Kościół w ogóle mi odpowiadał. Pan Bóg na to pozwolił. Wtedy jeszcze nie było krytycznych momentów. Ale gdy, pan, po dwudziestce pojawił się jeden, drugi, trzeci grzech osobisty, który odczułem, że jest grzechem właśnie dlatego, że był wielki smutek, że miałem poczucie, nie czytając Jonasza, że byłem połknięty przez rybę. Leżąc na dywanie w swoim własnym mieszkaniu, przez kilka lat bez sakramentów, Mówię, Panie Boże, jeśli jesteś, to musisz mnie pomóc. To jest wołanie o pomoc kogoś, kto stoi na, już na samym końcu i już, jak mówi George Orwell, wobec bólu nie ma bohaterów. Można kozaczyć i z Panem Bogiem prawda, walczyć, przeciągać z nim linę i cwaniakować, gdy wszystko gra. Ale gdy do głosu dochodzi taki potężny smutek, taka smoła, ja używam takiego określenia wobec tego, co przeżywałem w sercu smoła. Jak patrzyłem na swoją twarz w lustrze, to mówię: Boże, jakie. T... Nie było Boże. Jakie te oczy są smutne. I gdy ten smutek dochodził do głosu, i paraliżował wszystko, i zabierał sens życia, i się pojawiała jedna wielka pustka, taka czarna dziura, która wsysa. To gdzieś na samym dnie, pewnie ta katecheza sprzed wielu lat, pewnie wychowanie w tradycji katolickiej, pomogło odkryć taki wers, który stał się modlitwą. króciusieńką, takie, takie moje, Jezus ufam tobie. Panie Boże, jeśli jesteś, to musisz mi pomóc. To jest długa historia, więc mnie nie starczyło nawet, nawet na pięciu godzin, żeby to powiedzieć. W każdym razie, jak Pan Bóg odpowiedział? No nie tak, że staną i mówi, Wojtuś kocham Cię, bo to fajnie by tak było, ale trzeba jeszcze było trochę przejść przez tą cieną Dolinę. Pierwszy taki ważny krok, który mi pomógł, to wyjście z własnej głowy i mówienie o tym, co się przeżywa osobie, której się ufało. Miałem takiego człowieka, z którym karate ćwiczyłem, 10 lat starszy ode mnie, mądrzejszy ode mnie, więc ja mu mówiłem, niewierzący, <laughs> więc ja mu mówiłem, co przeżywam. I mówię, mam smołę w sercu, ja nie umiem żyć. Chociaż się studiowało, zarabiało się fajne pieniądze, ale tu była śmierć. I on, niewierzący, mówi, słuchaj, są tacy skurczybyki jezuici. Oni potrafią słuchać. To może byś poszedł do nich. Oni ci pomogą. Gdyby powiedział, słuchaj, idź do Hary Krishna, to bym poszedł do Hary Krishna. Gdybym powiedział, idź do buddystów, gdziekolwiek bym poszedł, chodziło o to, że jak jest ból, nie ma bohaterów. Jak boli, to się szuka lekarza. Lekarza potrzebują chorzy, mówi Pan Jezus z Ewangelii. Lekarza potrzebują ci, którzy się źle mają. Cudem Bożym spotkałem tych Jezutów w gliwicach, z których pochodzę. I mówię do gościa, proszę ratować moje życie, bo ja w ogóle umieram. Jeden z tych jezuitów mówi, słuchaj, mamy takie fajne rekolekcje 8 dni w milczeniu, one ci, się, one ci się przydadzą, bo Ty jesteś wrażliwy człowiek, pogadasz sobie z własnym wnętrzem, z Panem Bogiem, jakoś to będzie. Ja na to pojechałem, tak już pokrótce mówiąc, ze świadomością, że mam jeden wielki bajzel w głowie, że jestem uzależniony i zaplątany w konkretne grzechy, których nie da rady się pozbyć. Kryzys jak cholera. Ja tam jadę w takim poczuciu właściwie nie wiem, czego się spodziewałem, ale czułem, że trzeba zrobić ten krok w tą stronę, bo ja nie chcę żyć w taki sposób, bo tam mi pęknie serce. Ta historia wpisuje się w tych wszystkich proroków, tych bohaterów, z którego przymierza. W historię Piotra, Pawła. I na tych rekolekcjach, mając poczucie, że jestem absolutnym grzesznikiem, z którym Pan Bóg nie, nie może mieć nic wspólnego. No jak? Przyszedł pokój po czwartym dniu, tak za darmo. I on wie jak to? Tak, tak po prostu? Pokój. I miałem wrażenie, że w takim dialogu wewnętrznym, nie wtedy pierwszy raz po wielu latach, już nie powiedziałem, Panie Boże, tylko to się działo w domu rekolekcyjnym w Częstochowie, tam jest w kaplicy wielki obraz, Jezusam Tobie, Jezusam Tobie. Patrząc na ten obraz, mówię: Panie Jezu, jak bubr, płacząc, smarkając, bez chusteczek, byłem wszystko tutaj zasmarkane, tak do mnie dotarło, do, do, dotarło jak to, tak za darmo pokój. I miałem wrażenie, że Pan już tak mówi: Wojciech, naważyłeś browaru, co? I on mówi: Kurka, no pewnie. A on mówi: to pijemy razem. Chrześcijaństwo, jak mi później po latach powiedział jeden z moich przyjaciół jezuitów, to radość z bycia odnalezionym. Przepiękna, jeśli już mówić o definicjach, przepiękna definicja. To radość z bycia odnalezionym. Właśnie w tym momencie, kiedy po ludzku ci się wydaje, że nikt, już tym bardziej Pan Bóg, który jest święty i czysty, nie może mieć z tobą nic wspólnego. Ja myślę, że to powiedzenie, być goły i wesoły, ono nawiązuje troszkę do, do Ewangelii. Pan Jezus mówi, chcesz być pierwszy? On tak się pyta uczniów, tak, to bądź ostatni. Ostatni będą pierwszymi. Czemu? Bo ci, którzy są na końcu, nie mają do stracenia nic. Są nadzy. Taki poplątany w swojej sytuacji życiowej człowiek który pewnie projektuje w swoich myślach. Nie? On sobie myśli tak, jeżeli ja tak się nie lubię, bo, bo, no bo jestem skończony, jest grzesznik, zaplątany, to Pan był pewnie też mnie. Właśnie Ewangelia przychodzi z pomocą i mówi, jeśli jesteś ostatni, to za chwilkę będziesz pierwszy. Czemu? Na jakiej podstawie? Bo Pan w to wchodzi.